Morsowanie od kilku lat zyskuje na popularności. Nikt jednak nie przewidział, że urośnie ona do takich rozmiarów. Za europejską stolicę morsów uznaje się Mielno, gdzie od 2004 roku zawsze w drugi weekend lutego zjeżdżają się entuzjaści zimnych kąpieli z całego świata. W 2020 roku w trakcie zjazdu morsów w Bałtyku kąpało się około 6 tysięcy osób. W 2021 wydarzenie zostało odwołane ze względów pandemicznych. W tym roku w trakcie zlotu do wody weszło 8576 osób. Morsowanie to domena nie tylko nadmorskich miejscowości. W Pruszkowie również jest o nich głośno dzięki grupom z wieloletnim doświadczeniem, jak również nowym, które uformowały się w trakcie największych pandemicznych obostrzeń, a które do dziś aktywnie działają i stopniowo się rozrastają. Akcja zaczęła się rok temu, wpadłam na pomysł, żeby stworzyć grupę Morsuję z SWPR razem z zarządem, razem z członkami stowarzyszenia, ponieważ morsuję od 2018 roku, bardzo lubię zimną wodę i ten kop endorfin i postanowiłam zrobić też coś fajnego dla innych i zrzeszyć nas tutaj wszystkich, żebyśmy mogli spotykać się i integrować w zimnej wodzie. 12 lutego członkowie grupy Morsuje z SWPR standardowo spotkali się w Parku Mazowsze. Tym razem oprócz muzyki i zimnej kąpieli organizatorzy przygotowali integrację. My spotykamy się w soboty i spotykamy się wtedy taką grupą, łapiemy się na Messengerze i po prostu przechodzimy, wchodzimy do wody, wychodzimy i po zawodach, ale raz na jakiś czas organizujemy właśnie taką integrację przy ognisku, także zapraszamy. Dzisiaj mamy też takie specjalne wydarzenie, ponieważ chcielibyśmy ukoronować w takim pozytywnym... wręczyć drobne upominki dla osób, które są z nami od początku i które zawsze nas wspierają i pomagają budować naszą... Można powiedzieć, najczęściej są tutaj i morsują najwięcej. Sobotnie wydarzenie odbyło się pod nazwą Śniadanie pod znakiem ognia i wody. Morsy z SWPR-u po kąpieli przeniosły się do strefy grillowej parku, gdzie uczestnicy rozpalili ognisko. To ma na celu po prostu poznanie siebie, bo oprócz tego, że wchodzimy do wody, to potem rozmawiamy, pijemy kakao, są dzieciaki, jemy jajecznicę z ogniska. Wśród morsujących była debiutantka, która momentalnie złapała przysłowiowego bakcyla. Co mnie zachęciło? Chyba relacje innych ludzi. Mówili, że to jest fajne. Mówię, spróbuję, zobaczymy. Poza tym... szukam czegoś, co da kopa, powera. Jak reakcja po wyjściu z wody? Fantastyczna. Niesamowity ładunek energii, radości, witalności. No polecam wszystkim, nie wiedziałam, że będzie tak fajnie. Ale nie zabrakło też wprawionych morsów. Głównie robię to dla własnego dobra, dla zdrowia. Dobrze się po tym czuję, jest naprawdę zastrzyk energii pozytywnej. Humor poprawia się naprawdę niesamowicie. Poza tym osoby, które tu przychodzą, ludzie, z którymi spędzam czas, integrujemy się, słuchamy sobie muzyki, jemy kiełbaskę z grilla, jajecznica z ogniska, no to wszystko się składa na to, że po prostu jestem tutaj co weekend, tak? Zwykle jakoś tak na jesieni jakieś tam przeziębienia mnie dopadały. Odkąd morsuję od 4 lat nie miałem przeziębienia żadnego. A poza tym... nie wiem, czy widzicie, tu są sami radośni ludzie, uśmiechnięci, weseli. Endorfiny się udzielają, jest wesoło i to jest też ten powód, dla którego morsuję. W niedzielę, czyli w dniu, w którym w Mielnie do Bałtyku weszło ponad 8,5 tysiąca osób, swoją akcję walentynkowego morsowania zorganizowała najstarsza tego typu grupa w Pruszkowie, Kriofaza. Skąd w ogóle pomysł na to, żeby właśnie walentynki świętować w zimnej wodzie? No bo jest 14 lutego, staramy się wszystkie jakieś takie różnego rodzaju społeczne i święta i społeczne akcje obchodzić tutaj na morsowisku. Obchodzimy Trzech Króli, obchodzimy Święto Narodowe 11 listopada, obchodzimy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, walentynki. Na pewno zapraszamy wszystkich w święta wielkanocne, będzie lany poniedziałek, też będziemy obchodzić. Kriofaza działa w Pruszkowie od lat. Ich domem również stał się Park Mazowsze. Do dzisiaj z grupą morsują pierwsi członkowie.
Kryofaza w tym roku obchodziła przesunięte z uwagi na COVID 10-lecie, więc de facto Kryofaza ma już prawie 12 lat, tak? Zaczynało się od 3 osób, zaczynał Mirek, był nestorem tego wszystkiego zakładu z Jackiem. Jest cały czas tak samo, no po prostu człowiek nie, no, stara się być aktywny, cały czas spotykamy się dość często. Jest, jak sami widzicie, że jest u nas po prostu, no, grupa nasza jest wesoła, a tym bardziej jak jest po takiej pogodzie jak dziś, no to jest jeszcze lepiej. Nie ma tej wilgoci, nie czuć tego zimna takiego, no ale polecamy wszystkim. Rzeczywiście morsowanie jest dla Was ważne, ale chyba najważniejsza jest ta atmosfera, taka rodzinna, przychodzicie, bawicie się. Zgadza się, to jest prawda, to jest atmosfera rodzinna po prostu, no można powiedzieć, że w soboty, niedzielę to mamy tak jakby pikniki jakieś. Tak jakby to był piknik rodzinny, po prostu spotkanie po latach. Sami zauważyliście, że po prostu no, witamy się bardzo serdecznie. Jak brat z siostrą, siostra z bratem i tak cały czas. Kryofaza do walentynkowego morsowania podeszła bardzo poważnie, co potwierdzają ciekawe przebrania członków grupy. Natomiast w wodzie zabawa przeobraziła się w pozytywne szaleństwo. Ta woda tak nas rozgrzewa, że te walentynki nam się przydają po prostu. To jest zupełnie w drugą stronę. Każda okazja jest super po to, żeby się zamoczyć, ale ta woda przyciąga wszystkie okazje. Ale tutaj doskonale wiemy, bo mamy też to nagrane, że panie chyba były tak rozgrzane, że postanowiły po prostu zanurkować. Skąd taki pomysł? Bo wtedy jest cieplej. Ale autentycznie jest cieplej. Rozmówczynie powiedziały nam również, od jakiego czasu morsują i jakie są ich wrażenia. Trzeci sezon morsuję i tak, to jest wyczekiwanie. Kiedy jest sezon, kiedy jest październik, super i już się nie możemy doczekać. Ja morsuję siódmy sezon, bo to jak zaczęłam w połowie i powiem szczerze, że nie wyobrażam sobie zimy bez morsowania i bez spotykania się z tą społecznością, bo to jest swego rodzaju społeczność, która tak naprawdę mobilizuje i za każdym razem chcesz więcej, więcej i więcej. Ja ogólnie nienawidzę zimy. To jest jedyna przyjemna rzecz w zimie, to jest morsowanie. Jedyną złą informacją dla pruszkowskich morsów jest fakt, że sezon powoli dobiega końca. Niestety sytuacji nie poprawia fakt, że synoptycy przewidują znaczne ocieplenie. Morsy jednak już się szykują na kolejną zimę i zachęcają niezdecydowanych. Każdy musi spróbować i odczuć to na własnej skórze, bo każdy z nas jest inny, każdy z nas inaczej odczuwa, ale warto spróbować i samemu ocenić. Natomiast wszyscy ci, którzy tutaj przychodzą, woda wodą, ale ludzie też są super i zapraszamy wszystkich chętnych. Poznajcie nas, jesteśmy po prostu fajni. A jak dzień wcześniej zaznaczyła Joanna Wojtecka z grupy Morsuje z SWPR, to jest wspaniałe, że morsy to jest jedna wielka rodzina i nieważne, że to jest mors pruszkowa, czy to jest mors grodziska, po prostu wszyscy w imię zdrowia wchodzą do tej wody i w imię tego, żeby się zintegrować. To jest super. Do morsów wraz z naszą kamerą powrócimy już w kolejnym sezonie.